I dobiegliśmy, to teraz jest zadyszka lekka. Troszeczkę, prawda? Troszeczkę, tak. No, ale nad kondycją Adama jeszcze trochę popracujemy, bo teraz mamy taki zbiór różnych porad dla tych, którzy chcieliby przed wakacjami zbudować świetną sylwetkę, ale nie tylko dla takich. Przede wszystkim dla tych, którzy chcą się czuć zdrowo, bo jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Naszymi gośćmi są trener i trenerka personalni Paulina Bieszczanin i Grzegorz Sudoł. Dzień dobry. O, przy Opolskiej jest ulica nad Sudołem, tak by the way, jak to się mówi. Słuchajcie, ja jestem zaskoczony, spodziewałem się ludzi dobrze wyglądających, ale wy, no mówiąc kolokwialnie, to bardzo szczuplutcy jesteście. Relatywnie ze mną to wręcz chudzinki. No dzięki. Nie przystaję, ja ostatnio przytyłem, także wiesz. Tak, do wartości jakkolwiek dodatnej. Czy w wypadku ćwiczenia chodzi o to, żeby mieć masę, wyglądać na pakera, dobrze się czuć, czy wręcz być tak smukłym i mobilnym jak wy? To zacznę? Ja, to może ja. Może Paulina. Wydaje mi się, że wszystko zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć. A to są frakcje pomiędzy takimi ćwiczącymi, że jedni są tacy, co chcą być duzi, tak, oczywiście, tak. No, wydaje mi się, że najpierw, jeżeli chcemy w ogóle zacząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć. Czy właśnie chcemy schudnąć, czy wzmocnić ciało, czy przygotować się, nie wiem, do biegów OCR, czyli z przeszkodami, czy bardziej się rozciągnąć. Tak. A jakie osoby najczęściej pojawiają się u was na pierwszym treningu? Jaki jest ich cel? Jest taka grupa, która się najczęściej pojawia? Nie, myślę, że są to osoby, które przede wszystkim chcą coś zmienić w życiu. Właśnie już potem, jak to będzie wyglądało, to sobie ustalamy albo pytamy o te właśnie takie cele bardziej już przyświecające, bo tak jak tutaj koleżanka powiedziała, jak mamy cel, to łatwiej nam jest potem zmotywować się do treningu. Także to są osoby, które po prostu są świadome tego, że no, muszą coś z tym zrobić, że może przytyły, może źle się czują, może coraz większą zadyszkę łapią wchodząc po normalnych schodach na pierwsze piętro. I tutaj właśnie dochodzi do nich, że może już mają też trochę czasu. Niektórzy mają odchowane dzieci, także naprawdę mnóstwo jest tych decyzji, powodów, których się po prostu przechodzimy i zaczynamy coś z sobą robić. Strażacy też przychodzą, żeby po tych schodach szybciej biegać? Czy raczej mają swoje treningi? Strażacy też ze mną czasem trenują, ale to bardziej do tego, żeby po prostu startować w zawodach strażackich, które również są na przykład w bieganiu i klasyfikacje również strażaka, służby mundurowe i wiele innych, więc no tam też rywalizują. Natomiast co do tego, że wszyscy mogą ci, czyli powinni, do ciebie, Paulinko, przychodzą świeżo upieczone, jakkolwiek to zabrzmi, mamusie ćwiczyć. Dopiero będą, tak. No jest taki plan, bo chciałabym się specjalizować właśnie w treningu kobiet w ciąży i po porodzie. No i właśnie fajnie, że zapytałeś, zagaiłeś ten temat, bo myślę, że trochę mylne podejście jest u nas w kraju w ogóle do treningu kobiet w ciąży i po porodzie, bo z reguły zaleca się zaprzestanie w ogóle aktywności fizycznej, kiedy matka dowie się, że jest w ciąży. No to jest błędne, bo po prostu powinno się być aktywnym, ale oczywiście w odpowiednich ryzach, więc wtedy przychodzi ten aspekt trenera personalnego, najlepiej właśnie ze specjalizacją. No i polecam, żeby się wybrać na konsultację treningową do takiego specjalisty. Mhm. Pozostańmy dalej w sferze brzucha, mój drogi. Przychodzę ja do ciebie. Zapraszam. Posiadając taki jeszcze postpandemiczny bojler. I teraz czy ja u ciebie mogę sobie zamówić to, że chcę być szczuplejszy, zwinniejszy? Czy na przykład proszę mi przetoczyć ten brzuch w bicki i w kaptury? Aż takich cudów nie robimy, ale oczywiście doradzamy, jak robić to sensownie, jak robić to przede wszystkim zdrowo. Bardzo dużo osób chce nagle schudnąć, robi jakieś wielkie rewolucje, czy ewentualnie wyglądać no, po prostu bardzo szybko, tak jakbyś chciał właśnie, o czym wspomniałeś. Tak się czasem nie da, nie ma takiej drogi na skróty, a jeśli ona jest, to często no, są to z użyciem jakichś niedozwolonych środków albo w jakichś wspomagaczy, jakichś spalaczy tłuszczu, które niejednokrotnie są zanieczyszczone środkami nawet dopingowymi, ale takimi przede wszystkim niezdrowymi dla naszego ciała. No i po prostu staram się uświadomić, że oczywiście to potrwa, bo niestety dzisiaj ludzie są strasznie cierpliwi. Oni chcą za 2 tygodnie już przebiec maraton, za 2 tygodnie wyglądać tak, jak wspomniałeś,
za, nie wiem, miesiąc wygrać z sąsiadem, bo on zrobił 40 podciągnięć, oni robią dzisiaj tylko 12, prawda? No i tak dalej. Cierpliwość tak jest bardzo ważna. Tak, cierpliwość. A jeżeli ktoś teraz się zorientuje, że... która temu też oczywiście towarzyszy. A jeżeli ktoś teraz się zorientuje, że chciałby w lipcu, w sierpniu na plaży dobrze wyglądać, jest już za późno w tym roku, czy jeszcze coś można zdziałać? Jeszcze można trochę zrobić, jeszcze można się trochę, że tak powiem, sfitować, odchudzić, trochę przede wszystkim lepiej się poczuć, bo to myślę, że od tego należy wyjść, bo to samopoczucie dobre będzie dalej napędzało nas, to, że będziemy mogli wyjść na ten trening, będziemy się mniej męczyć, za chwilę będziemy widzieć już różnicę, czy w wadze, czy przed lustrem, w sylwetce i to są na pewno jeszcze czas na to, że te 2 miesiące, 3 miesiące, to można jeszcze zrobić dużo. Jedną z takich drobnych skróty, na które trafiłem, robiąc research internetowy, jest, jak to nazwać, kultura fizyczna poprzez kopanie prądem. Nie wiem, czy zetknęliście się z czymś EMS, takim? Tak. I co sądzicie o czymś takim? Czy to nie jest przekroczenie takiej granicy już nienaturalnego upiększania się? Czy moim zdaniem to celuje w ludzi właśnie, którzy teoretycznie nie mają czasu i to, że trening trwa 20 minut, to jest chwyt marketingowy niestety. Jeśli kogoś uraziłam, to przepraszam. Nie, to polega na tym, że jest specjalna kamizelka, nasącza się ją wodą, nakłada się, jest się podłączonym powiedzmy do prądu. No i wiadomo, odpowiednia osoba, czyli trener personalny. Wajcha, kręć. Odpowiednio i jeśli się nie napnie odpowiednio mięśni danych, danej partii, no to można naprawdę zostać porażonym prądem. No Adam, z twoimi przygodami życiowymi tu nie próbowałbym. Ty się śmiej, ja sobie już kupiłem taki pakiet, kiedyś mnie poparzyło. Coś takiego, jakiś taki patent. Ja albo to źle nasmarowałem, albo ja jestem zły i mnie normalnie poparzyło. To jest, dlatego stąd to pytanie. Aczkolwiek chciałabym dodać, że to jest super dodatkiem na przykład dla sportowców, jako dodatek treningowy. Albo sprawdziłem. Tak, no właśnie, albo po jakichś urazach. Nie mogłem chodzić na drugi dzień. W rehabilitacji. Także jeżeli tutaj sądzisz inaczej, to też możesz... Nie, oczywiście tutaj podobnie. Jest to też wymyślone, tak jak tu powiedziałaś, no po prostu tak trochę na skróty, nie? Że będziemy coś ćwiczyć, a coś będzie za nas robić. Ten prąd wywołuje bardzo duże skurcze, prawda? Więc ta praca mięśni jest, tam jest też olbrzymi wydatek energetyczny przy okazji, no bo mięsień potrzebuje tlenu i energii, żeby go po prostu, żeby się skurczyć. No, tu jest jeszcze dodatkowo stymulowany, no więc to wszystko powoduje, że no, niektórzy sięgają po to chętniej, no a inni chcą poćwiczyć na przykład z własnym ciężarem ciała. Dobrze, a wielu też zachęca pogoda, taką chociażby, jaką Eugeniusz dzisiaj zapowiedział. Są w Krakowie jakieś takie miejsca, gdzie można przyjść na taki otwarty trening, skorzystać z jakichś ciekawych urządzeń albo po prostu przebiec się gdzieś w jakichś fajnych warunkach. Macie jakieś takie swoje ulubione? Mapa Krakowa, powiedzmy dla 40-parolatka. Co fajnego macie do zaoferowania i gdzie? Myślę, że Park Jordana, tam się dużo dzieje i wiem, że w lecie są co jakiś czas, nie wiem, czy nawet nie co tydzień, jakieś imprezy sportowe. Tak, na pewno park przy AWF-ie, tam Park Lotników Polskich, tam też coraz więcej, za chwilę będzie otwarta ta strefa Garden przy Tauron Arenie i tam też mają być różnego rodzaju treningi, spotkania takie aktywne i myślę, że też będzie można fajnie skorzystać. My też prowadzimy treningi sobotnie, miasto Kraków, są kijki, jest trening dla dzieci, jest trening biegowy. Tu akurat spotykamy się na treningu biegowym pod na Błoniach w okolicy sklepu biegacza. Tam można za darmo pobiegać. W niedzielę przy fontannie właśnie w Parku Lotników również trening o 9 z trenerami, ze specjalistami, też bezpłatny i myślę, że można przyjść się zmęczyć. To ja muszę dodać, Nowa Huta, stadion Kraków Wschód, tam co środa o 19 ćwiczymy to, co ja nazwy nie mogę zapamiętać. Tabata. Nie ciabata, tabata. Seryjki, parę okrążeń i całe spektrum wiekowe robi to wszystko. Nawet z synem chodzimy, jest to wspaniałe. Dodam jeszcze aspekt integracji, bo cały stadion zamienia się w takie, że tak powiem, działanie obywatelsko-WF-istyczne, co jest cudowne. A jak możemy sobie zepsuć zdrowie, jak nie ćwiczymy pod okiem fachowca? Takie pytanie do was. Czyli dlaczego warto się z wami skumplować? No, wydaje mi się, że to chodzi głównie o samoświadomość. Jeśli mogę podać swój przykład, ja zaczęłam ćwiczyć z Ewą Chodakowską w gimnazjum. I już wtedy czułam, że
Wszystko jest ok, wszystko robię ok, ale generalnie sprawdzałam się w lustrze, czy są na przykład lustro, to jest bardzo dobre odzwierciedlenie, czy jest technika ćwiczeń dobra, ale jakby czułam to, że dobrze wykonuję te ćwiczenia. Natomiast jeśli ktoś nie czuje, to wydaje mi się, że warto jednak poświęcić kilka groszy i pójść na kilka lekcji do trenera personalnego, żeby tę podstawę po prostu złapać i spokojnie móc sobie zacząć ćwiczyć samemu w domu albo zacząć chodzić na treningi grupowe. Bo są tacy, którzy lubią ćwiczyć w domu, chociażby no z tego powodu, że nie mają zbyt dużo czasu wolnego, ale są też tacy, którzy wolą przyjść na siłownię, dlatego że mają tam swoją ekipę, już znajome osoby i oprócz ćwiczeń bardzo ważny jest też dla nich ten wspólnie spędzony czas, nawiązywane znajomości. Też tak to widzicie? Tak, tak. Myślę, że to są też następne takie mobilizacje do wyjścia z domu. Te grupy, te społeczności na nas bardzo dobrze oddziałują. Też się motywujemy, też fajnie spędzamy czas. Często właśnie te osoby potem jeszcze gdzieś tam się spotykają, czy na kawę, czy wychodzą gdzieś na różne spotkania. Czasem jeżdżą nawet wspólnie na wakacje. Do cukierni, prawda, żeby bilans kalorii się zgadzał. Słuchaj, miałem taką panią, tutaj nie żartuję oczywiście. Po każdym treningu, który robiliśmy 3 razy w tygodniu, pani wchodziła i kupowała 2 pączki. Tak. W pewnym momencie zapytałem panią, przepraszam, mówimy trochę sobie o tej aktywności, trochę o tym oczywiście bilansie kalorycznym, o innych rzeczach i mówię, no ale pani i tak musi. A pani mówi, panie Grzegorzu, ja i tak zjem te 2 pączki, bo mam słabość do pączków. Tylko jeśli potrenuję z panem przez godzinę, to wiem, że je zjem z czystym sumieniem. Bardzo mi się podoba myślenie. Czyli ty już jakby jeden etap masz na swoim koncie, pączki, teraz trzeba tylko dołożyć trening. Bo człowiek powinien się tyle ruszać, żeby mógł jeść te pączki, prawda? Ja na przykład metodę mam taką, że kupuję po prostu za małe ciuchy. Wtedy mam motywację, żeby się zmniejszyć do tych ciuchów. Kompletnie to nie działa, dlatego zgłosimy się chyba do was. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za rozmowę. Życzymy wspaniałej pogody, dużej aktywności i żebyśmy mieli zdrowe kręgosłupy.